Rozdział 28 zmagania i pożegnania. Czytałam nekrologii, powiedziała Panna Kornelia, odkładając dziennik przedsiębiorców i wracając do szycia. Listopadowe niebo było surowe, a port czarny i ponury. Martwe liście, mokre i wilgotne, przyklejały się do ociekających wodą szyb, a w małym domku przy kominku było pogodnie. A dzięki paprociom i geranium Ani panowała tu wiosenna atmosfera. U ciebie zawsze jest lato, powiedziała pewnego dnia Leslie. Wszyscy goście wymarzonego domu myśleli tak samo. Wygląda na to, że w dzienniku zamieszczają coraz więcej nekrologów, mówiła panna Cornelia. Zawsze jest kilka kolumn, a ja czytam każdą linijkę. Dla mnie stanowi to swoistą formę rekreacji, szczególnie kiedy znajdę jakiś wiersz. Posłuchaj dla przykładu tego. Odeszła by być ze swym stwórcą, nigdy nie będzie już biegać. Dawniej bawiła się, śpiewała radośnie, piosenkę o domu, miłym domu. Kto mówi, że na wyspie brakuje utalentowanych poetów? Czy zwróciłaś kiedy uwagę, moja kochaniutka, na to, że codziennie umiera mnóstwo dobrych ludzi? Wielka szkoda. Masz tutaj dziesięć nekrologów. Wszyscy ci ludzie byli święci i są nam stawiani za wzór nawet mężczyźni. Masz tu dla przykładu Piotra Stimsona, który zostawił po sobie szerokie grono przyjaciół pogrążonych w przedwczesnej żałobie. Dobry Boże, przecież ten człowiek miał już osiemdziesiąt lat, a wszyscy jego znajomi co najmniej od trzydziestu lat życzyli mu rychłej śmierci. Kiedy będzie ci smutno, droga Aniu, poczytaj sobie nekrologii, zwłaszcza te ku czci ludzi, których znałaś. Jeśli masz odrobinę poczucia humoru, ta lektura podniesie cię na duchu, możesz mi wierzyć. Dla niektórych osób z chęcią osobiście napisałabym nekrolog. Nekrolog to wstrętne słowo, prawda? Ten Piotr, o którym czytałam, miał akurat twarz w sam raz pasującą do nekrologu. Kiedy go zobaczyłam, słowo nekrolog natychmiast przyszło mi na myśl. Znam tylko jedno brzydsze słowo od tego wdowa. Może i jestem starą panną, droga Aniu, ale cieszy mnie to, że nigdy nie będę wdową po kimś. To rzeczywiście brzydkie słowo, zaśmiała się Ania. Na cmentarzu w Lee jest mnóstwo starych nagrobków z takim napisem: Ku wiecznej pamięci takiej to a takiej wdowy, po świętej pamięci takim to a takim. Ten zwrot zawsze wydawał mi się wyświechtany i nadkruszony zębem czasu. Dlaczego tak wiele słów związanych ze śmiercią brzmi nieprzyjemnie? Chciałabym, żeby zakazano nazywania martwego ciała szczątkami. Kiedy podczas pogrzebu słyszę słowa wszystkich, którzy chcą zobaczyć szczątki, proszę tutaj, cała drże. Mam wrażenie, że zaraz stanę się świadkiem uczty kanibali. Mam nadzieję, powiedziała panna Cornelia spokojnie, że kiedy umrę, nikt mnie nie nazwie naszą zmarłą siostrą. Nabrałam odrazy do tego siostrowania i bratowania pięć lat temu, kiedy w Glen było spotkanie z wędrownym Ewangelistą. Od początku nie przypadł mi do gustu. Czułam w kościach, że coś z nim jest nie w porządku, i miałam rację. Wyobraź sobie, że on twierdził, że jest prezbiterianinem. Mówił o sobie prezbyterianin, podczas gdy w rzeczywistości był metodystą. Wszystkim bratował i siostrował. Widać miał mnóstwo krewnych. Pewnego wieczoru złapał mnie z całej siły za rękę i pytał: Kochana siostro Bryant, czy jesteś chrześcijanką? Spojrzałam na niego uważnie i powiedziałam z kamiennym spokojem: Panie Fisk, mój jedyny brat został pochowany przed piętnastu laty i od tego czasu moja rodzina się nie powiększyła. Jeśli zaś chodzi o to, czy jestem chrześcijanką, to mam nadzieję i wierzę w to, że byłam nią, kiedy pan jeszcze raczkował w pieluszkach. Tym zamknęłam mu usta. Tylko sobie nie myśl, moja kochaniutka, że potępiam wszystkich ewangelistów. Mieliśmy tu kilku porządnych, szczerych mężów bożych, którzy dokonali wiele dobrego i sprawili, że zatwardziali grzesznicy płonęli ze wstydu. Ale nie ten fisk. Uśmiałam się z niego tego wieczora. Fisk prosił, żeby wszyscy, którzy są chrześcijanami, wstali. Ale ja się nie podniosłam. Nigdy nie lubiłam takich rzeczy. Prawie wszyscy jednak wstali. Wtedy on poprosił, żeby wstali również ci, którzy chcą być chrześcijanami. Przez chwilę nikt nie śmiał się ruszyć, bo Fisk zaintonował hymn, rycząc na całe gardło. Tuż przede mną w ławkach milisonów siedział biedny, mały Aiki Baker – Miał wtedy dziesięć lat, a milisonowie zaprzęgali go do pracy ponad siły. Biedny malec był tak zmęczony, że kiedy tylko znalazł się w kościele albo miał jakąś inną okazję, żeby sobie usiąść, natychmiast zasypiał. Tym razem też przespał całe spotkanie. Cieszyłam się, że biedak może trochę odpocząć. Kiedy Fisk wzniósł głos do nieba i reszta przyłączyła się do niego, biedny Ajki obudził się nagle myślał, że to zwykły śpiew i że wszyscy powinni wstać, więc poderwał się na równe nogi w strachu, że Maria Millison zmyje mu głowę za spanie w kościele. Kolejna dusza zbawiona! Chwała i aleluja. A biedny, wystraszony Ajki, i jeszcze nie całkiem rozbudzony ziewał i ani przez chwilę nie myślał o swojej duszy. Biedne dziecko nigdy nie miał czasu na myślenie o czymkolwiek poza swoim zmęczonym, przepracowanym ciałem. Jednego wieczora poszła tam Leslie i ten cały fisk zaraz się nią zainteresował. Zawsze bardzo się niepokoił o zbawienie dusz pięknych dziewcząt, ale zranił jej uczucia i więcej się tam nie pokazała. Od tego czasu co wieczór modlił się publicznie, żeby pan poruszył jej serce. W końcu poszłam do pana Liwita, który był wtedy naszym pastorem, i powiedziałam mu, że jeśli nie powstrzyma jakoś tego całego fiskiego, to następnym razem, kiedy usłyszę jego modlitwę, za piękną, ale zbuntowaną dziewczynę, wstanę i cisnę w niego śpiewnikiem. I zrobiłabym to, możesz mi wierzyć. Pan Liwit powstrzymał go. Ale Fisk dalej organizował te swoje spotkania, dopóki Karol Douglas nie doprowadził jego kariery w glen do niechlubnego końca. Żona Karola spędziła całą zimę w Kalifornii, i jesienią cierpiała na melancholię o podłożu religijnym. Skłonność do tego jest w tej rodzinie dziedziczna. Jej ojciec tak bardzo się martwił tym, że popełnił niewybaczalny grzech, że zmarł w przytułku dla obłąkanych. Kiedy więc róża Douglas zaczęła zdradzać podobne skłonności, Karol spakował ją i wysłał do siostry w Los Angeles. Tam doszła do siebie i wróciła do domu, akurat kiedy nauki fiskiego nabrały rozpędu. Wyszła z pociągu w glen uśmiechnięta i rozszczebiotana. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyła, był napis na ścianie magazynu towarów czekających na frachtunek, pytający ją wielkimi, półmetrowej wysokości literami. Dokąd pójdziesz, do nieba czy do piekła? Fisk wpadł na ten pomysł, a Henryk Hammond wymalował litery. Róża krzyknęła i zemdlała. Kiedy dowieźli ją do domu, była w jeszcze gorszym stanie niż przed wyjazdem. Karol Douglas poszedł do pana Lewita i powiadomił go, że wszyscy Douglasowie odejdą z kościoła, jeśli Fisk będzie dalej nauczał. Pan Liwit musiał się poddać, bo Douglasowie fundowali połowę jego pensji. I tak Fisk wyjechał, a my znów mogliśmy w kwestii tego, jak dostać się do nieba, polegać na wskazówkach Biblii. Po jego wyjeździe pan Liwit dowiedział się, że Fisk był w rzeczywistości metodystą i aż się z tego wszystkiego pochorował. Pan Liwit miał wiele wad, ale był dobrym, zdrowym prezbiterianinem. Nawiasem mówiąc, dostałam wczoraj list od pana Forda, powiedziała Ania, prosił, żebym go pani przypomniała. Nie chcę o nim pamiętać, powiedziała panna Kornelia krótko. Dlaczego? Zdziwiła się Ania. Myślałam, że go pani polubiła. Na swój sposób lubiłam go, ale nigdy nie wybaczę mu tego, co zrobił Leslie. Biedne dziecko usycha z tęsknoty za nim, jakby i bez tego nie miała dość kłopotów, a on pewnie jeździ z odczytami po całym Toronto i bawi się równie dobrze jak zawsze, jak to mężczyzna. Och, panno Cornelio, skąd pani wie? Dobry Boże, Aniu, chyba mam oczy. Znam Leslie od dzieciństwa. Od jesieni zaczęła się czymś gryźć. Wiedziałam, że stoi za tym ten pisarz. Nigdy sobie nie wybaczę, że to ja go tu sprowadziłam. Nie wiedziałam, co to za typek. Myślałam, że będzie jak inni mężczyźni, którym Leslie wynajmowała mieszkanie. Jeden w drugiego głupi i zrozumiali. Leslie ich nie lubiła. Jeden z nich próbował z nią flirtować, ale ona szybko ostudziła jego zapał, tak skutecznie, że więcej się tu nie pokazał. Jestem pewna, że od tego czasu ten łajdak ma się na baczności w kontaktach z kobietami. Dlatego nie dostrzegłam w porę zagrożenia. Niech pani nie dopuści, żeby Leslie się domyśliła, że zna pani jej tajemnicę, powiedziała Ania szybko. To by ją zabolało. Nie musisz się o to martwić, moja kochaniutka. Nie urodziłam się wczoraj. Żeby tych wszystkich mężczyzn pokręciło. Jeden z nich już dawno temu zniszczył życie Leslie. Teraz drugi przyjechał tu, żeby ją dobić. Ten świat jest okropny, Aniu. Wszystko na świecie rozwikła czas, powiedziała Ania w zamyśleniu. Gdyby to mogło zostać rozwikłane to tylko na takim świecie, gdzie nie będzie mężczyzn, odparła panna Cornelia ponuro. Co znów zrobili pani mężczyźni? spytał Gilbert, wchodząc do pokoju. Narobili mnóstwo problemów, a co oni innego potrafią? To Ewa zjadła jabłko panno Cornelio. Ale kusił ją samiec, odparła zwycięska panna Kornelia. Leslie, kiedy minęła pierwsza udręka, stwierdziła, że jednak daje się jakoś żyć. Do takich samych wniosków dochodzi każdy z nas, bez względu na to, jaką postać ma nasze nieszczęście. Prawdopodobnie nawet w cierpieniu zdarzały się chwile radości, kiedy Leslie znalazła się wśród przyjaciół przed kominkiem w małym domku. Jeśli jednak Ania miała nadzieję, że przyjaciółka zapomni o Owenie Fordzie, to wyraz tęsknoty pojawiający się w oczach Leslie za każdym razem, gdy padało jego imię, wyprowadzał ją z błędu. Współczując nieszczęsnej, Ania zawsze w obecności Leslie przekazywała kapitanowi Jimowi i Gilbertowi to, czego się dowiadywała z listów Owena. Wtedy Leslie na przemian rumieniła się i bladła tak, że jej uczucia były aż nadto widoczne. Ale Ania nigdy nie rozmawiała z nią o panu Fordzie, ani nie wspominała o nocnym spotkaniu na plaży. Pewnego dnia stary pies Leslie zakończył życie i biedna dziewczyna bardzo nad tym bolała. Przez wiele lat był moim przyjacielem, mówiła Ani ze smutkiem. To był pies Ryszarda, jak wiesz. Kiedy się pobraliśmy, ryszard miał go już od około roku. Zostawił mi go, kiedy wypłynął na czterech siostrach. Karlo przywiązał się do mnie. Jego psia miłość pomogła mi przetrwać pierwszy okropny rok po śmierci mamy, kiedy byłam całkiem sama. Gdy usłyszałam o powrocie ryszarda, bałam się, że Karlo nie będzie już należał tylko do mnie ale on ku mojemu zdziwieniu nie okazał Ryszardowi żadnej sympatii, chociaż dawniej był do niego przywiązany. Chwytał go zębami i warczał na niego, jak na kogoś obcego. Cieszyło mnie to. Przyjemnie było mieć na świecie chociaż jedno stworzenie, które obdarzało mnie całą swoją miłością. Ten stary pies był dla mnie prawdziwą pociechą Aniu. Jesienią był już tak słaby, że się bałam, że długo nie pożyje. Ale miałam nadzieję, że utrzymam go przy życiu przez zimę. Dziś rano czuł się całkiem dobrze. Leżał na dywaniku przed kominkiem. Nagle wstał i przyczołgał się do mnie, położył mi łeb na kolanach i spojrzał na mnie tymi swoimi wielkimi, łagodnymi psimi oczami. Potem zadrżał i umarł. Będzie mi go bardzo brakowało. Dam ci innego psa, Leslie, powiedziała ania. Zamierzam podarować Gilbertowi na Boże Narodzenie ślicznego setera. Pozwól, żebym Tobie też dała takiego samego szczeniaka. Leslie pokręciła głową. Nie teraz, Aniu, ale dziękuję za dobre chęci. Nie miałabym serca do innego psa. Może za jakiś czas przyjmę od Ciebie taki prezent. Pies jest mi potrzebny do stróżowania, ale Karlo miał w sobie coś prawie ludzkiego nie byłoby ładnie zastępować go tak szybko innym psem tydzień przed Bożym Narodzeniem ania pojechała do Ewonley i została tam jeszcze tydzień po świętach gilbert przyjechał żeby ją zabrać nowy rok witali jednak jeszcze na zielonym wzgórzu Barowie, Blajtowie i Rajtowie ze smakiem zjedli obiad, który pani Małgorzata i Maryla przygotowały, nie szczędząc wysiłku po starannym przemyśleniu wszystkich szczegółów. Kiedy Ania i Gilbert wrócili do Czterech Wiatrów, mały domek był prawie całkiem zasypany, bo trzecia tej zimy burza śnieżna okazała się niezwykle gwałtowna i prawie wszystko, co napotkała na swojej drodze, przysypała górami śniegu. Na szczęście kapitan Jim odśnieżył drzwi i ścieżki, a panna Cornelia napaliła w kominku. Miło cię znów spotkać, moja kochaniutka. Widziałaś kiedy taką zadymkę? Dom murów widać tylko z piętra. Leslie się ucieszy, że wróciłaś. Zasypało ją tam na dobre. Na szczęście Ryszard może odśnieżać ścieżki i lubi to robić. Zuzanna przesyła przeze mnie wiadomość, że jutro możesz na nią liczyć. Dokąd się teraz wybierasz, kapitanie? Chyba pojadę saniami do glen, posiedzieć trochę przy starym Marcinie Strągu. Jego dni są policzone i czuję się bardzo samotny. Nie ma zbyt wielu przyjaciół. Był za bardzo zajęty, żeby mieć czas na przyjaźń, ale zarobił mnóstwo pieniędzy. Uważał, że skoro nie może służyć Bogu i Mamonie jednocześnie, to lepiej zrobi, wybierając Mamonę, powiedziała panna Cornelia sucho. Nie powinien narzekać, jeśli teraz Mamona okazuje się kiepskim towarzyszem. Kapitan Jim wyszedł, ale na podwórku przypomniał sobie o czymś i wrócił jeszcze na chwilę. Dostałem list od pana Forda. Księga życia została przyjęta i ukaże się drukiem tej jesieni. Bardzo mnie ta wiadomość ucieszyła. Pomyśleć tylko, że wreszcie zobaczę ją na własne oczy wydaną drukiem. Ten człowiek oszalał na punkcie swojej księgi życia, powiedziała panna Cornelia ze współczuciem. Gdyby ktoś pytał o moje zdanie, to na świecie jest już i tak za dużo książek.